zimna coś w tej Australii. Zapowiada się dzisiaj całkiem ciekawy dzień. Jedziemy. Tak więc, moi drodzy, od poprzedniego vloga zrobiłem jakieś 600 km i dotarłem do Kosciuszko National Park. I postanowiłem, że zrobię coś, czego z reguły nie robię solo, czyli połażę sobie po górach. Australijczyk powie Mount Kosciuszko, Polak by poszedł troszeczkę bardziej w klimat góra Kościuszki. Plan na dzisiaj jest bardzo ambitny, bo jak widzicie, jesteśmy tutaj, góra Kosciuszko jest tutaj. Prawdopodobnie sobie pójdę tędy, a wrócę tędy. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie zrobiłem trasy 24-kilometrowej, a tym bardziej sam. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Jeżeli chodzi o historię tej góry, to jest to najwyższy szczyt w całej Australii i został on nazwany na cześć generała Kościuszki przez Pawła Edmunda Strzeleckiego. Człowieka, który ją odkrył, pierwszy ją zdobył, a w ogóle mało tego, jest to człowiek, który pierwszy, w sensie naukowym, odnalazł złoto w Australii. Więc jest to dosyć popularna postać, jeżeli ktoś się interesuje odkrywaniem tego lądu. Tak jak Strzelecki w XIX wieku planuje zdobyć dzisiaj tę górę. Jak się coś będzie działo, to wam będę nagrywał. A to jest w ogóle ciekawe. To mi wygląda na rumianek po kwiecie. Tylko rumianek, który ma taką właśnie twardą łodygę, która wygląda wręcz jakby kolce miała. Ciekawe, czy to faktycznie rumianek, który musiał się zaadaptować do australijskich warunków, czy jakaś inna roślina. Powiem wam, że zrobiło się nieco wiecznie. Zaczynają się zbierać takie ciemne chmury. Jest tutaj schron. Teraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Hello. Hello. Jakby coś się działo, to można się tutaj właśnie wpakować, rozpalić sobie w piecu. Jest nawet drewno przygotowane. Swoją drogą to wyobraźcie sobie, jak to musi świetnie wyglądać w zimie. Jak wszystko jest tutaj pokryte kilkumetrową warstwą śniegu. Bajka. Jest i sam szczyt góry Kościuszko. Jestem w ogóle teraz wyżej niż ci ludzie, więc jestem najwyżej jak się da w całej Australii. Góra Kościuszki 2228 metrów. I teraz słuchajcie, oficjalnie wszyscy hejterzy, nie możecie już mi zarzucić, że nic w tym kraju nie osiągnąłem, dlatego że osiągnąłem właśnie najwyższy jego szczyt. Jeszcze tylko zobaczcie, jak szybko chmury tutaj przemykają. Świetnie to wygląda. Co ciekawe, spotkałem już trzy grupy Polaków tutaj na szczycie, więc wydaje się, że to taka polska rzecz przychodzi sobie na Kościuszko pod koniec roku. Dobry widoczek, co? Właśnie jeden dzieciak przede mną tak mówi: tato, tato, zobacz, jak się robi mroczno. Chyba szatem po nas idzie i idziemy do piekła. Chłopak ma na oko, nie wiem, ze 3, może 4 lata. Grubo. A tutaj jeszcze taki kadr dla wszystkich kwiatkolubnych. Wydaje mi się, że największą nagrodą za łażenie po górach jest ten moment, w którym człowiek sobie siada z przepięknym widokiem. Dookoła jest cisza i spokój i po prostu może się cieszyć przekąskami, które ze sobą wziął na szlak. Zdecydowanie najlepsza nagroda. No dawaj, Australia, jeszcze mi mało! Ja w takim wietrze jak teraz
to nigdy w życiu jeszcze nie byłem. Aż nie mogę oddychać, bo... Ale tu jest hardcore bez kitu. Ja pierdolę. Nie spodziewałem się, że to będzie taka frajda. Spadłem. Pierwszy raz spadłem z deptaka. Idę. Albo nie idę. Ale co ja mam. A widoki są takie. Teraz to już jestem chyba na ostatnim szczycie dzisiejszej wyprawy. Nie mam pojęcia, gdzie jest szczyt Kościuszki prawdopodobnie. Aha, no teraz to już na pewno nie wiem, gdzie jest. Przede mną obstawiam, że jeszcze jakieś 1,5 godziny marszu. Z minuty na minutę robi się coraz ciekawiej. No słuchajcie, co tu dużo gadać. Właśnie mija dokładnie 6 godzin, odkąd wsiadłem do tego samochodu. 24 km trasy za mną. Naprawdę się cieszę, że to zrobiłem, bo to była taka spontaniczna decyzja, dlatego że pierwotnie miałem jechać wybrzeżem, ale jakoś to Blue Mountain spowodowało, że naszła mnie ochota na jakieś góry. Najwyższy szczyt Australii zaliczony, spektakularne widoki i cieszę się nawet, że ta pogoda była taka, jaka była, dlatego że ten wiatr i ta mgła dodawały takiej trochę adrenalinki i na pewno dużo więcej emocji było z tego powodu. Druga część trasy była dużo bardziej męcząca. Te ostatnie 3-4 km to już tak, kurde, stopy mi odpadały. No ale jeżeli będziecie w okolicy, polecajka, bardzo mocna, ogromna satysfakcja, sorry, że zatrąbiłem. I teraz tak, ja mam dokładnie 3 doby, żeby dojechać do Melbourne, do którego mam jakieś 700 km. I nie za bardzo wiem, co będę robił przez najbliższe 2-3 dni. Wiem, że na pewno muszę wyjechać z Parku Narodowego Kościuszko, więc odpalam samochód, jest okluczyki, jadę przed siebie i co? I widzimy się później. Dziadek odpalił. Zawróciłem i akurat przejeżdżały jakieś dziewczyny i mówiły, że bardzo dobrze, że podjąłem taką decyzję, bo to jest ta dobra część tej drogi. Przygoda. Przecież tutaj każda osobówka z normalnym zawieszeniem urwałaby sobie zderzak. Ja pierdolę, co tu się dzieje? To jest jakiś żart. Najbliższe 3 godziny to jest jazda po lejach po bombach, a oni zamiast napisać to wprost, to road ahead to Victoria unsuitable for caravans and semi-trailers. Kurwa, 3 godziny w plecy. Z parku Kościuszko ten GPS nawet nie sugeruje, żeby rozważyć jakąkolwiek inną drogę, tylko od razu mówi, że do tego Wilson's Promontory powinno się jechać tędy. Pomimo tego, że jest to szutrowa droga z dziurami i średnią prędkością 15-20 km na godzinę, jak chcę dojechać do Melbourne, to on jako pierwszą drogę mi sugeruje tą samą trasę. Trasę, która jest realnie nie do przejechania przez żadną zwykłą osobówkę bez dużego prześwitu i prawdopodobnie w ogóle przydałoby się 4x4. Można też wybrać drugą trasę, która jest o 50 km dłuższa i z tego co widzę, to idzie po prostu normalnymi drogami, autostradami i tak dalej, ale niby się nią będzie jechało 14 minut dłużej. Gówno prawda, bo tą trasą się będzie jechało kilka godzin dłużej. Masakra. Nie ma tego złego, możemy sobie przynajmniej popatrzeć na dzikie kangury. I to takie duże, prawdziwe kangury. A se skaczą tutaj radośnie. Siema mordeczki. Ten jak się tu patrzy na mnie zza krzaka. Jezu, ile ich tu jest. No i super, widocznie tak miało być z tą szutrówką, inaczej bym nie zobaczył takich hord kangurów. Uciekły wszystkie. Dzień dobry. Finalnie pojechałem wczoraj jakąś godzinę we właściwym kierunku i zatrzymałem się na jakimś takim parkingu, kempingu, dlatego że przez tą godzinę wyskoczyło mi więcej sarenek i kangurów na drogę niż przez cały nasz pobyt w Australii. Naprawdę było ich kilkanaście sztuk. Z innych newsów to boli mnie gardło, leci mi z nosa i nie mogę przełykać śliny, więc chyba mnie trochę przewiało, ale tak to jest, jak człowiek wychodzi z domu w wieku 33 lat. W każdym razie mi nie pozostało nic, jak odpalać furę i jedziemy.
Jechałem sobie przez kilka godzin z bardzo ładnymi widokami, ale teraz mamy coś faktycznie ciekawego. Zobaczcie, tak właśnie wyglądały budynki w miejscowości Talangata w latach 60. Tutaj mamy taką fajną panoramkę pokazującą, jak to miasteczko wyglądało, a dzisiaj wygląda ono. Po jakiemu to było? A dzisiaj wygląda ono o tak. Zalali je. Osiedlacie się gdzieś w latach 30. i 100 lat później ktoś przychodzi i mówi: słuchajcie, my jednak potrzebujemy rezerwuar wodny, więc zalewamy wam miasteczko. I okej, zdarza się. Byłem też w takim jednym zalanym miasteczku w Turcji. Natomiast w Turcji to wszystko były kamienne budynki, które po prostu zalali. A tutaj, wiadomo, trochę inne technologie budowania. I dla mnie dzisiaj, w 2023 roku, niesamowite jest to, że można wziąć dom na ciężarówkę i go przewieźć. Czy właśnie zbudować go w fabryce, przewieźć i postawić gdzieś na jakiejś działce, tak jak te domki modułowe. A jakie to dopiero musiało robić wrażenie 70 lat temu. Ale swoją drogą, patrząc na to, jak tutaj się wszystko przekrzywia, to jestem ciekaw, w jakim stanie te domy dotarły do nowego miejsca swojego pobytu. Dziś to miejsce nazywa się Old Talangata, a ja jadę za chwilę na stację benzynową do Talangaty. A tak wygląda ta nowa Talangata. Jesteśmy przy stacji benzynowej. Jest policja, jest kościół, czysto, ładne drogi. Czekam, aż panowie skończą tankować, dlatego że tutaj po lewej, jak widzicie, nie ma 9.1 benzyny, więc zaraz odjadą i będę tankował. Gadałem z chłopakami, robię sobie właśnie takiego tripa z Melbourne tutaj po górach. Zdecydowanie drogi, którymi dzisiaj jechałem, są super miejscem na jazdę na moto. O nie, i właśnie mi się ktoś wieprzył pod mój dystrybutor. Najgorzej. Mam dla was zupełnie nieciekawą ciekawostkę. Mianowicie jesteśmy w Wiktorii, czyli w nowym stanie, i to jest pierwszy raz, kiedy działa mi blokada napełniania paliwa. We wszystkich innych miejscach to nie funkcjonowało, więc ciekaw jestem, czy po prostu farta miałem, że trafiłem na stację, na której to działa, czy to są może jakieś regulacje prawne zależne od stanu. Bez kitu, 2 miesiące w Australii, za każdym razem próbowałem, pierwszy raz działa. Nie chcę nic mówić, ale jak rząd znowu postanowi, że potrzebuje większych rezerw wody, to ta nowa Talangata też jest pierwsza do odstrzału. Koniec tych żartów. Przede mną jeszcze prawie 4 godziny trasy. Jedziemy. No i dzień dobry, moi drodzy, a w zasadzie to dobry wieczór. Przenosimy się do kolejnego dnia. Przed nami widzicie właśnie centrum Melbourne. Jest dzisiaj 31 grudnia, a ja jestem tutaj z moim ziomkiem Anarinem. Anarin, say hi. Hello. I think everyone should remember you from the of famous course. Polish. Absolutely. Polish language lessons. If you haven't, we have. Check it out, there'll be a link here. Słuchajcie, jest godzina 21 i generalnie Australijczycy trochę inaczej obchodzą Sylwestra niż my, dlatego że po prostu chodzimy od praktycznie popołudnia, od domówki do domówki. I don't know if it's just this year, but this year it seems like everyone's going out early. 12? It's like maybe 12 to start drinking, right? I would be going out like, I don't know, like 8, 9, 10 even? But apparently 2023-2024 everyone's going out at, you know, midday. Zobaczcie, jak prześwietnie wygląda CBD w Melbourne. Powiem wam tak, popełniliśmy podstawowy błąd taktyczny, mając nadzieję, że możemy tutaj przyjechać samochodem, i dlatego zmarnowaliśmy dobre półtorej godziny na to, żeby w ogóle dojechać gdziekolwiek, i tak musieliśmy wziąć tramwaj. Za dużo się po mnie dzisiaj nie spodziewajcie, bo tych biforów było więcej, niż byłbym na to przygotowany. Na razie weszliśmy do kasyna,
I tak się prezentuje jego wnętrze, jest ogromna choinka. I paradoksalnie w ogóle jest dzisiaj zimno, jak zobaczycie, dużo osób ma bluzy, czy nawet tak jak ja, kurtki jakieś puchowe, bo pomimo tego, że jest w sumie środek lata, to z jakiegoś magicznego powodu jest zimno. A teraz idziemy do kasyna. Jak widzicie, kolejka dosyć spora. Co tu się odjebało właśnie z tym... Ej, widzicie, co się dzieje z GoPro? Chyba se ponagrywałem. Cheers. Więc dzisiejszy wieczór jest dosyć chaotyczny, dlatego że poszliśmy do tego kasyna. Tam sobie chwilę posiedzieliśmy, a teraz wzięliśmy tramwaj i przyjechaliśmy do dzielnicy St. Kilda, czyli do dzielnicy, która znajduje się przy plaży. Za jakieś 10 minut będzie północ, więc poglądamy sobie fajerwerki. Tak więc taki no sylwestrowy sylwester. Pierwotny plan był taki, żeby spędzić nowy rok na plaży. Co prawda nie na tej w Melbourne, ale jestem na plaży, więc plan w połowie zrealizowany. Zobaczcie, ile nagle samolotów się pojawiło na niebie. Wygląda na to, że niektórzy będą oglądali fajerwerki z góry. No bez kitu, to jest takie dziwne, no patrzy się na to człowiek i kompletnie, ale to kompletnie nic nie słychać. Więc jakbyście byli kiedyś w Melbourne na Sylwestra, to myślę, że lepiej się wbrać do CBD, bo ma się po prostu odczucia nie tylko wizualne, ale również słuchowe. Ale zdecydowanie jest to ciekawe doświadczenie. Dzień dobry, kolejnego dnia, moi drodzy. Jesteśmy właśnie na dzielnicy Brunswick. Jak widzicie, bardzo duża część Melbourne składa się właśnie z takich dzielnic, gdzie macie niską zabudowę, parterowe domki, dosyć spore, każdy ma jakiś swój ogródek. Naprawdę bardzo mi się podoba klimat tego miasta. Jeżeli chodzi o Sylwestra, to było naprawdę fajnie. Super było ponadrabiać tematy ze starym kumplem, dlatego że Anarin nie ma żadnych mediów społecznościowych, a chłop przez ostatnie lata naprawdę bardzo dużo podróżował. Między innymi jeździł autostopem po Stanach Zjednoczonych, co jest dosyć ciekawym wyczynem. Nie znam zbyt wielu osób, które takie rzeczy robiły, ale z tego co pamiętam, to Misza chyba jeździł właśnie stopem po USA. Poznałem trochę jego znajomych, bardzo fajny klimacik, ale też bez żadnych większych szaleństw, dlatego że dzisiaj muszę być stabilny żołądkowo. A dlaczego? To dowiecie się zaraz. Tak więc sytuacja wygląda tak, że odezwał się do mnie jakiś czas temu Bartek i zaproponował, że jak będę w Melbourne, to bardzo chętnie pokaże mi je z trochę innej perspektywy. No i pomyślałem sobie, super, kurde, świetny pomysł, czemu nie? Pewnie już nie będę miał takiej okazji nigdy w życiu. Ale powiem wam szczerze, że teraz jak na to patrzę, to zaczynam mieć wątpliwości, dlatego że to jest takie maleństwo i mam wrażenie, że ten mój lot na Early Beach za dużo mi z moją paranoją latania nie pomógł. Patrzcie na to. Tu ruszam, góra, dół. I tam się w ogóle rzeczy ruszają góra-dół. A tutaj jest Bartek. Siema Bartek. Jaki mamy plan na dzisiaj? Podlecimy nad miasto, zrobimy dwa okrążenia dookoła wieżowców, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda Melbourne z lotu ptaka. Wow. No i potem pokręcimy się gdzieś po okolicy, polatamy wkoło zatoki. To ile czasu jesteśmy w stanie lecieć na jednym baku paliwa? 1,5 godziny plus rezerwa, której nie możemy zużyć. Okej. Okay. Zobaczymy, jak z twoją wytrzymałością. Aha, czyli podejrzewasz, że może być różnie, tak? No dobra, okej. Okay. Będę się starał, żeby było super delikatnie. Jak stwierdzę, że wysiadamy, to nie ma za bardzo jak wysiąść, co? Nie, to wtedy tylko wyjście jest ze spadochronem. A mamy spadochron ze sobą? Nie, w tym samolocie. Aha, super. To jest samolot CT-4 i był używany przez armię australijską do podstawowego szkolenia pilotów. Masz jakieś kwity na to latanie, tak? Tak. Okej, okay, dobra, spoko. Jak tylko zawieje mocniej wiatr, to ja widzę, że to się wszystko rusza, więc ja jestem po prostu już w panice lekkiej. Ale słuchajcie, nie da się chyba przełamać swojego strachu inaczej niż przełamując swój strach, więc zasada numer jeden, mam tu niczego nie dotykać. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo mało miejsca, więc ja muszę się pilnować, żeby nie zablokować tutaj kompletnie niczego. Bartek robi właśnie ostatnie sprawdzenie samolotu dookoła. Jak na razie poziom stresu oceniam na takie 5 z plusem na 10. Tu jest napisane, że ten samolot służy również do akrobacji. Co ja kurwa robię? Master switch is on. Fire test. Już trzęsie. Czuję się, jakbym grał w Battlefielda teraz. Ja nie wiem, czy wy też to widzicie, ale to naprawdę ma skrzydła, które mają ze 2 metry szerokości.
No to właśnie wbiliśmy na pas startowy i ruszamy! Ale tym kurwa miota! Miota nim jak szatan zaczął nim... Miałem cichą nadzieję, że nie będzie trzęsło. Myliłem się. Bartek właśnie pyta kontrolera o zgodę na wlot nad miasto. To jest Southwark, tam pracowałem, a teraz chcę nad nim latam. A w jednym z tych wieżowców mieszkałem. Czy to jest prawdziwe życie, czy ja teraz gram w GTA? Ja pierdolę kosmos. Cholera, dopiero teraz wpadłem na to, żeby wyciszyć mikrofon, to lepiej mnie będzie słychać, jak drę do niego ryja, ale jak coś, to wam napisy zrobię. Ta plaża, którą widzicie, to jest właśnie St. Kilda i stamtąd wczoraj obserwowaliśmy fajerwerki. Zobaczcie, jak tutaj to świetnie widać, że praktycznie cała aglomeracja Melbourne oprócz CBD to są takie małe, jednorodzinne, parterowe albo jednopiętrowe domki. Dlatego właśnie Melbourne jest takie rozległe, gdzieś ci wszyscy ludzie muszą się pomieścić. Jestem w szoku, bo teraz nami tak trochę rzuca, jak latamy nad domkami. Jak widzicie, tak góra, dół, prawo teraz. I naprawdę nie jestem tak zestresowany, jak myślałem, że będę. Koniec tego dobrego, podchodzimy do lądowania. No teraz to trochę trzęsie. Przeżyliśmy. Udało się, stary. To było zajebiste. Wow, ale było gorąco. Słuchajcie, ja nie wiem, czy w ogóle cokolwiek było słychać, bo ja darłem mordę do tego mikrofonu cały czas, ale to było tak przezajebiste doświadczenie. Jak gdyby najbardziej stresujący był chyba start. W ogóle, stary, dzięki wielkie. Najbardziej stresujący był start, a później to już było super, naprawdę, no. Czekaj, to wysiadam, bo chyba musimy zaparkować ten samolot. I siup. Znowu na ziemi. Przysięgam wam, myślałem, że będzie bardzo mocna panika, a największy stres był przed, w trakcie startu, a później jak już wystartowaliśmy, to dosłownie tam ze dwa razy, może gdzieś tak nami majtnęło, że tak mi troszeczkę serce przeskoczyło jedno stuknięcie. Przy lądowaniu też trochę nami majtało, ale jakiś miałem taki dziwny spokój w sobie, taki spokój, który włącza się na pewnym etapie pobytu w Indiach, gdzie jedziesz tym tuktukiem i typ odwala takie rzeczy, że możecie zginąć w każdej sekundzie, a ty siedzisz i po prostu masz takie zen i akceptujesz to, że wydarzy się to, co się wydarzy i ty nie masz już dalej wpływu na to, co zaraz będzie. Wow, dużo, dużo przyjemniejsze doświadczenie niż się spodziewałem. I kurde, cieszę się, że zacząłem się przełamywać do tego typu aktywności, bo wydaje mi się, że to spowoduje, że zobaczę w życiu jeszcze kilka naprawdę świetnych widoków. I teraz właśnie wpychamy samolot z powrotem do hangaru. Ale ja tym przed chwilą leciałem nad miastem. Niesamowite. Tutaj też musi być ciekawie, dlatego że jak tutaj się siedzi, to nawet widać wszystko na górze, ale z drugiej strony jak się leci, to na górze nic nie widać, więc w sumie nie jest to aż takie interesujące. Ale z drugiej strony tutaj wtedy właśnie nie zasłaniają skrzydła widoku, więc ma się dużo fajniejszy widok. 50 years. Wow. Był taki plan, żeby wrzucić go do muzeum, ale chłopaki stąd stwierdzili, że zrobił tak, że będzie latał, więc lataliśmy samolotem wyciągniętym z muzeum.
Do you have it somewhere? Yeah, pinned up. Jesteśmy teraz w głównym hangarze. Jak mam tu jakichś fanów lotnictwa, to możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jakbym się zrespił w życiu jako pilot brytyjski podczas II wojny światowej, to podejrzewam, że właśnie tym bym latał. Nie wiem, czy takim miałbym jaja latać, bo przecież tutaj się siedzi normalnie, wiecie, trzeba mieć czapeczkę na głowie i te gogle. A tak to wszystko wygląda z perspektywy ludzi, którzy siedzą w tym samolocie. Kurde, biorąc pod uwagę, że tutaj wszystko działa na jakichś linkach i są takie... Ja nie wiem, czy takim dwupłatowcem bym chciał się przelecieć, ale... Na razie to jest takie gdybanie, jak kiedyś będę miał okazję, to zobaczymy, czy się zdecyduje, czy nie. This is the one we're flying today. Yeah, yep. Wow. That's when it was in Air Force service and it's probably about 4 years old there it would be. And it's the only shot I've ever taken of a CT-4. Never taken photos of any others. Właśnie główny inżynier opowiedział nam historię, że zrobił te dwa zdjęcia tym samolotem, jak był w liceum i teraz jeden i drugi należy do niego, a to jest w ogóle zdjęcie tego samolotu, jak jeszcze służył w wojsku. Niesamowita historia, co? A jakbyście się zastanawiali, to tak właśnie wygląda samolot bez poszycia. Po przeżytym locie zasłużyliśmy na obiadek. Mamy tutaj klasykę australijską, czyli chicken parm. To jest moja dłoń, więc zobaczcie, naprawdę ogromne. To stary, za przeżyty locik. Dzięki wielkie. Było spokojnie, byłem mega zestresowany tym lotem, dobrze wiesz, ale się udało świetnie. Powiedz mi w ogóle, jak często tak sobie latasz hobbystycznie tutaj? No, w zależności od pogody, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Naprawdę? Wow. Mieszkam blisko lotniska, także mam sytuację cały czas pod kontrolą i korzystam. Czyli zajebiste miejsce do realizowania swojej pasji. Raz jeszcze zdrówko, dzięki Zdrowie. Wielkie. I wasze zdrówko też, miśki. Bum. Dojechaliśmy już z powrotem na lotnisko. Stary, raz jeszcze. Dzięki wielkie, jestem ci mega wdzięczny. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, trzymaj się, cześć. Kurde, ale super. To jest w ogóle bardzo ciekawa zajawka i fajnie, że mogłem doświadczyć w ogóle całego procesu od przyjechania na parking, po odebranie samolotu z hangaru, po przygotowanie go i tak dalej, dlatego że to trwało w ogóle kupę czasu. My się tutaj umówiliśmy, poszliśmy odebrać ten samolot, Bartek robił tam checklistę całą, nie wiem ile to zajęło, z 30 minut na zewnątrz. Później wsiedliśmy, znowu było 20 minut kolejnej checklisty, jak gdyby sprawdzanie każdej śrubki, każdego przełącznika, każdego zaworka i tak dalej, no bo tutaj jeden błąd, to jak gdyby, jeżeli się dowiadujesz o tam na górze, że popełniłeś jakiś błąd na dole, to już jest dużo ciężej to naprawić. Naprawdę niesamowite i jest taki jeden mały problem, bo Bartek, zanim zrobił licencję na takie samoloty, nie wiem jak to nazwać, silnikowe, to latał dużo na szybowcach i bardzo dużo mi o tych szybowcach opowiadał i jest w to mega wkręcony. I dowiedziałem się, że kurs na szybowce się robi w 3 tygodnie i nawet nie jest jakiś taki bardzo drogi. I zastanawiam się, czy ja miałbym jaja, żeby chociaż spróbować polecieć takim szybowcem kiedyś. Nie wiem, ale ziarno zostało zasiane. Ja mam teraz taką misję, że jutro muszę oddać vana i mam go oddać w stanie czystym, a on był ostatnio myty, no prawdopodobnie przez ludzi, którzy nim poprzednio jeździli, więc w sumie i tak się całkiem nieźle trzyma jak na 2 miesiące bez myjni, ale muszę znaleźć jakąś myjkę. The next day. Dzień dobry. W końcu go wczoraj nie umyłem, bo zabrałem się za pakowanie i siedziałem do 3 w nocy tylko po to, żeby spakować wszystkie rzeczy do plecaków. Tak wygląda van po jakichś 2 godzinach pracy nad nim dzisiaj. Wydaje mi się, że jest już całkiem akceptowalnie. Muszę go jeszcze tylko dokładniej odkurzyć w środku, no i umyć na zewnątrz, bo by mu się lekko przydało. Generalnie dzisiaj będzie taki mocno napięty grafik, bo muszę skończyć ogarniać tą furę, oddać ją, w międzyczasie jeszcze zostawić te rzeczy u Anarina, pojechać do sklepu, kupić gdzieś mocniejsze kartony, folię bąbelkową i tak dalej, bo te 2 kartony, co widzicie tutaj, to są paczki dla patronów, które muszą polecieć do Polski, a dokładniej to popłynąć, razem z innymi moimi rzeczami, których nie zabieram w dalszą podróż i muszę je wysłać do Polski. Po oddaniu fury muszę zabrać połowę tych rzeczy od Anarina, zabrać je ze sobą do hotelu, tam usiąść na najbliższe 1,5 dnia, ogarnąć takie sprawy czysto organizacyjne, a później jeszcze raz się przepakować, zostawić kilka rzeczy u Anarina, które będzie trzeba dorzucić do tej paczki do Polski i będę mógł już w końcu wyjechać z Australii. A tak w ogóle to stoimy pod takim lokalnym, nikomu nieznanym marketem Queen Victoria Market, który znajduje się w okolicy CBD. Naprawdę kosmicznie to wygląda. Tutaj takie małe budyneczki, wszędzie widzicie, bardzo niska zabudowa i nagle BOOM!
Jezu, ale usyfiony jest ten samochód. Ja myślę, że takie mycie myjką ciśnienia, bo to może nie wystarczyć. Taka australijska ciekawostka. Jak ktoś wam powie, że mieszka na Albert Street w Melbourne, no to musicie się dowiedzieć, w jakiej dzielnicy, bo samych Albert Street jest 6. Bardzo wiele nazw ulic się powiela po prostu w zależności od dzielnicy. Dotarłem na myjnię, najpierw odkurzanie. Nigdy nie zrozumiem logiki wielkości australijskich monet. To jest 50 centów, to jest dolar, a to jest dwudolarówka. Rozmiary zupełnie na odwrót jak u nas. Dobra, biorę się do odkurzania. Przyjrzyjcie się, jak ten samochód wygląda przed myciem. Zobaczymy, czy po umyciu będzie jakaś duża różnica, ale ta część jest chyba najbardziej hardkorowa, jeżeli chodzi o brud. Tak więc przekonamy się, ile czasu zajmie mi doprowadzenie go do jakiegokolwiek sensownego wyglądu. $20 mi to prawie zajęło, czyli jakieś $10 wsadziłem do maszyny i nie jestem jakoś super zadowolony z efektów. Mam wrażenie, że tak na wideo w ogóle nie widać różnicy. Zobaczcie, pomimo tego, że latałem tutaj wszędzie tą szmatką, to nadal są takie punkty jak tutaj, gdzie po prostu nadal się leje czarna woda. Strasznie go zapuściliśmy, ale prawda jest taka, że przez pierwsze 2 tygodnie nawet jak szukaliśmy myjni, to nigdzie nie było, no i później jakoś tak już zaakceptowaliśmy, że tak to ma wyglądać. No dobra, jest jak jest, pakuję się, jadę do wypożyczalni. To by było na tyle. 14 tysięcy kilometrów razem zrobione, 2 miesiące. Trzymaj się, mordo. Pozdro. Hello. What's the brand of the car? Apple? I have never seen it before, but it looks cool with all the cameras and everything. Yeah. Ciekawa fura. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, żebym widział taką firmę. Często mówi się, że w Melbs można mieć 4 pory roku jednego dnia. Dzisiaj było naprawdę ładnie i słonecznie, a teraz po prostu jak zaczęło lać, jak oddawałem vana, tak po prostu ma padać do jutra chyba. Generalnie wszystko idzie zgodnie z planem. Udało się kupić takie 2 grube kartony, rzeczy powinny się w tym wszystkim zmieścić. I'm sorry. No i do tego jeszcze folia bąbelkowa i stretch. Jedyne co to trochę pogoda komplikuje temat, bo fajnie byłoby tych kartonów nie przemoczyć. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, czy tego vloga będzie dało się oglądać, dlatego że to już jest 4. urządzenie, którym nagrywam ten odcinek. Teraz jestem na telefonie, wcześniej był aparat, GoPro i dron, więc wszystko praktycznie co mam. Jesteśmy w centrum Melbs, udało mi się ogarnąć wszystko, co ogarnąć chciałem. Tutaj mamy słynną stację Flinders Street. Ja sobie zamówiłem fancy cold brew i tego burgera, bo ma naprawdę dobre opinie na Google Maps. Burgerek wygląda całkiem smakowicie. Jezu, ale się najadłem. Ten burgerson był naprawdę bardzo dobry. Zaraz pokażę wam sztuczkę, bo jak widzicie, jesteśmy w samym centrum Melbourne. I jakiś czas temu jeden z moich kumpli dopisał mnie do takiego fajnego programu Friends and Family u siebie w robocie. A że pracuję w Hiltonie, to właśnie tutaj mnie do tego programu dopisał. I jakoś tak za bardzo się tym nie przejąłem.
bo myślałem, że wiecie, że taka zniżka tam będzie 15-20%, może kiedyś się uda ją wykorzystać przy specjalnej okazji, ale raczej nie tak na co dzień. I słuchajcie, okazuje się, że jak się trafi na odpowiednie daty, to za ten pokój, nie mogę powiedzieć konkretnie ile zapłaciłem, bo to chyba byłoby wbrew zasadom tego programu, ale mogę wam powiedzieć, że nigdzie w okolicy nie znalazłbym prywatnego pokoju w hostelu, i to takiego prywatnego, że wiecie, taka mała klitka z dzieloną łazienką na korytarzu, niż ten pokój. Ten pokój jest tańszy niż jakikolwiek pokój w hostelu. Puh. Tak więc mordo, dzięki wielkie, dlatego że na takie dni jak teraz, kiedy muszę siedzieć dwa dni przed kompem pracować, to nie mogę sobie wyobrazić bardziej idealnego miejsca. I swoją drogą, to ciekaw jestem, jakie jeszcze firmy oferują takie benefity swoim pracownikom, że mogą jacyś znajomi po prostu korzystać z tego, że oni tam pracują. Bo na przykład jeżeli chodzi o linie lotnicze, to wydaje mi się, że coś takiego działa tylko w przypadku bliskiej rodziny, że można ich dodać do Flight Buddies i wtedy lata się za grosze po całym świecie na stand-by'u i nie wiem w sumie co jeszcze. Pewnie jakieś inne sieci hoteli, może firmy, które wypożyczają samochody. Ciekawe. W każdym razie, moi drodzy, kończymy już powoli tego vlogaska. Wybaczcie zmęczenie na mojej twarzy i w moim głosie, ale zanim usiądę do innych rzeczy, chciałbym już tak zamknąć temat tego ostatniego australijskiego vloga i zrobić takie małe dopodsumowanie tej podróży, dlatego że mam wrażenie, że nie do końca wybrzmiało to tak, jak chciałbym, żeby wybrzmiało w poprzednim vlogu. Na pewno podczas tej podróży wydarzyło się kilka rzeczy, które zapamiętam do końca życia. Przede wszystkim te dwa loty. Jeden nad Melbourne, po prostu wczoraj, kurde, kosmos, zresztą widzieliście go na tym vlogu. Drugi nad Great Barrier Reef i ten nurek nad Sunshine Coast w tym zatopionym statku wojennym. To są po prostu takie rzeczy, których ja nigdy wcześniej w życiu nie przeżyłem. To była po prostu taka mikstura adrenaliny, ekscytacji i endorfin. Nawet teraz jak o tym myślę, to po prostu czuję, że mi serce zaczyna szybciej bić. A myślę, że dzięki temu przełamałem pewne swoje bariery, zarówno jeżeli chodzi o latanie, jak i o nurkowanie. Myślę, że to bardzo pozytywnie wpłynie na moje kolejne doświadczenia z innych podróży. Natomiast mam sobie też trochę do zarzucenia. Tak jak wspomniałem w poprzednim vlogu, Australia jest zdecydowanie świetnym krajem do życia. Podróżniczo ma też wiele do zaoferowania i prawdopodobnie gdybym zupełnie inaczej zaplanował ten wyjazd, inaczej bym go również odebrał. Jednak niestety nie przemyślałem wszystkich aspektów takiego wyjazdu i najzwyczajniej w świecie, mówiąc kolokwialnie, coś nie pykło. I po prostu moje wyobrażenie tego, jak ten trip będzie wyglądał i jak będę spędzał czas, miał troszeczkę inne odzwierciedlenie w rzeczywistości. I po prostu przestało mi to sprawiać frajdę i dlatego postanowiłem, że nie ma sensu tego ciągnąć dalej. I gwarantuję wam, że nie jest to ani pierwszy, ani ostatni błąd, który popełniłem w swojej podróżniczo-youtubowej karierze. I tak samo nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia odwołana przeze mnie podróż. Tak samo jak podróż, w którą się wybieram za kilka dni, nie jest ani pierwszą, ani ostatnią podróżą, którą podjąłem całkowicie spontanicznie, dlatego że ktoś do mnie zadzwonił i powiedział: ty stary, mam fajny kontakt, a ja sobie myślę, dobra, ty jadę. I bum. Taka jest po prostu charakterystyka mojej podróży i moich vlogów. I taka była od samego początku. Ale z drugiej strony też dotarły do mnie głosy ludzi, którzy po prostu napisali, że kurde, szkoda, Cash, czuję się trochę zawiedziony, bo chciałam zobaczyć Tasmanię. I tych ludzi naprawdę bardzo serdecznie przepraszam, że tak wyszło. Chciałbym teraz powiedzieć, że spoko, wrócę w przyszłości i coś nagram, ale no nie będę wam kłamał, bo nie wydaje mi się, żebym wracał jeszcze kiedyś do Australii. Natomiast chciałem podkreślić jeszcze jedną rzecz. To, co ja w tym momencie robię, czyli siedzę sobie w pokoju i gadam do kamery, to nie jest tylko i wyłącznie moja praca. Super, że jest to moja robota i zarabiam na tym pieniądze i naprawdę fajnie mi się teraz żyje, ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że ja wstaję rano i mówię sobie, dobra, idę do roboty i teraz się będę uśmiechał przez 5 godzin do kamery i później, nie wiem, zajmuję się innymi rzeczami. Tylko to jest też moje życie. Ja nagrywam swoje życie i nagrywam swoje podróże. Nie chcę mieć takiego podejścia do tego, że dobra, teraz mam projekt, że jestem 3 miesiące w Australii. Cokolwiek by się nie działo, to w scenariuszu mam, że mi się podoba, jestem uśmiechnięty, zadowolony i tak lecimy. Po pierwsze, to ja nie jestem zbyt dobry w udawanie. Jeżeli coś mi się nie podoba i nie czuję satysfakcji z tego, co robię, to naprawdę nie mam problemu się po prostu odwrócić i odejść. Nie mówię tutaj tylko o wyjeździe do Australii, ale również o innych rzeczach w moim życiu. Tak samo jak było w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak było w Australii, kiedy przecież tutaj zaproponowali mi finalnie pełnoetatową pracę w sklepie w Melbourne, ale ja już sobie ubzdurałem wyjeżdżając z Byron Bay, że ja tu przyjeżdżam tylko na te 2-3 miesiące i spadam. I po prostu elo, ja chciałem podróżować. Ja tak po prostu funkcjonuję w swoim życiu. I ja wiem, że żyję w swojej bańce, ale dla mnie najważniejsze
najważniejsze jest to, żebym ja w życiu robił te rzeczy, które mnie kręcą i te rzeczy, które mi dają satysfakcję. I nie każdy, a w zasadzie nikt nie musi tego ani rozumieć, ani akceptować, ale ja tak działałem przez całe swoje życie, tak powstał ten kanał, tak znalazłem się w moim życiu tutaj, gdzie jestem. I jeżeli to się kiedykolwiek zmieni, to nie dlatego, że pociśnie mnie kilkaset osób w komentarzach, żebym zamknął kanał i się skończyłem, wypaliłem i w ogóle, żebym najchętniej to się wywalił i sobie rozwalił ten głupi ryj, tylko dlatego, że zmieni się coś w moim sercu i po prostu postanowię, że na przykład będę chciał robić innego rodzaju materiały, czy bardziej planować swoje podróże, czy nie wiem, będą jakieś rzeczy w moim życiu, które spowodują, że będę miał na to wszystko inną perspektywę. No i jeżeli chodzi o tą podróż, to wydaje mi się, że jedyne, co ja w tym momencie mogę zrobić, to po prostu wyciągnąć z niej wnioski i postarać się nie popełniać pewnych błędów na przyszłość. Strasznie się rozgadałem, ten vlog będzie bardzo długi, ale wydaje mi się, że nie jest to problem, dlatego że, nawiązując do tytułu tego vloga, będzie teraz przerwa w materiałach. Przerwa jest podyktowana tym, że za 2 dni wyjeżdżam z Australii. Najbliższe kilka tygodni mojego życia będzie wyglądało tak, że wylatuję z Australii, lecę do punktu X i nie przewiduję możliwości, żebym siedział, edytował materiały, uploadował. Później wracam do Australii na 1 dzień, więc tu jest taka podpowiedź do Was, gdzie mogę lecieć. I później pakuję się w samolot, którym będę leciał z 3 czy 4 przesiadkami przez ponad 30 godzin, aż wyląduję w kolejnym miejscu, w którym zamierzam spędzić najbliższe tygodnie. Ale jeżeli miałbym zgadywać, to obstawiałbym, że tak mniej więcej w połowie lutego pojawi się jakiś materiał. Nie wiem, czy on będzie fajny, czy będzie niefajny, dlatego że siedzę tutaj na dupie jeszcze w Melbourne, więc nie wiem, jak będzie wyglądało moje życie za 3 dni. I to jest chyba w tej robocie najpiękniejsze. Natomiast mówię wam to dlatego, że zawsze jak się pojawia jakaś przerwa na kanale, to ja później muszę odpisać na kilkadziesiąt maili, kilkaset wiadomości na Instagramie i pojawia się bardzo wiele komentarzy, bo się martwicie, czy jest wszystko ok, więc informuję was, moi drodzy, z góry, prawdopodobnie do połowy lutego na tym kanale będzie cisza. Być może coś się pojawi na Instagramie, ale też nie chcę wam obiecywać. No i na zakończenie, mam nadzieję, że pomimo tego potknięcia seria z Australii wam się podobała i że przyjemnie spędziliście czas przed swoimi odbiornikami YouTube'a. Chciałem wam również życzyć wszystkiego najlepszego z okazji 2024 roku, a przede wszystkim spełnienia swoich marzeń, mniej stresu w życiu oraz dużo zdrowia dla was i dla rodziny. Ja jestem naprawdę bardzo podekscytowany swoimi planami na 2024. Jak wyjdzie w praktyce, zobaczymy, ale warto mieć jakieś plany, marzenia i starać się do nich dążyć. Widzimy się w kolejnym odcinku, przypomnę, prawdopodobnie za jakieś 1,5 miesiąca. Na razie, trzymajcie się, cześć!